Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Amnezję. I tutaj właśnie ostatnio zakończyliśmy i oczywiście idziemy dalej, moi drodzy. I co my tu mamy w ogóle tak przede wszystkim? No kolejna notatka, znaczy dziennik. W snach spaceruję razem z dziećmi. Przemierzam tunele, z którymi z pewnością nie szedł dotąd żaden człowiek, jestem tylko ja i on. Na rękawach płaszcza pojawia się szrun. Szrun? Dziwne słowo, ale dobra. Okej. Zaraz. Tam trzeba pewnie iść. Zaraz zobaczymy, czy to tędy, czy to nie tędy. Nie tędy, bo to pusta ściana jest. Niestety, tutaj trzeba tędy iść. Tutaj też są ściany puste, dobra. But why did you take my children? I, Amandus, of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a filicide, and everything is lost. Coś tu dziwne. Coś mi tu kurde... podejrzane. Bo to coś mi tu dzwoni. Jakieś dzwonki, kurde, jakieś... dziwne. Kurde, na dół, szybko! Tędy. Chyba. Tak jest, tędy. Dobra, i teraz którędy? What the fuck? Podejrzane. Bardzo. Tędy czy nie tędy? Tędy chyba. A to wygląda, że tędy. Tak jest. A to wygląda, że to tędy. Tak mi się wydaje, ale... What the hell? What the come on? Dlaczego to mi się... What the fuck? What the hell? What the fuck? What the fuck? What the hell, co to jest? What the fuck? Gdzie mam iść? Nie wiem. Gdzie mam iść? What the fuck? Ej no. No bez jaj. Nie widziałem, które mam iść. Ej no. Bez przesady już. Kurde. Dobrze, że w tym samym miejscu się uzdrawiamy. No można tak powiedzieć, że w tym... w samym miejscu, czekajcie, ogarniemy sobie najpierw przejście tędy, ale chyba nie tędy. Tu są jeszcze okna. Tu same co okna są, nie? Kurde, porąbane to jest, powiem wam o to. Aha, już się zaczyna. No to wygląda, że to nie tędy. Ten... What the hell? What the hell? Wohoho! Spierdzielaj! Kurde, co za frajer! What the fuck? Spierdziel się! No co za frajer! What the fuck? What the fuck? Co jest? Ale to porąbane było. Wypierdzielać, głupi robocie. To wyglądało mi na, wiecie na kogo? Na tego. Na takiego fajnego robota. Zrobionego z... No i jeszcze pięknie. No i fajnie. Albo i nie. Albo...
Fajnie. Okej, kolejne pomieszczenie, fajnie. Bandu zastępujący. Pomiędzy duchy. Aztekowie wierzyli, że mogą zapobiec apokalipsie. Dzięki ofiarom historia pokazała, że się mylili. Ich tragedia polegała na tym, że po prostu nie byli w stanie przelać wystarczająco dużo krwi w czasie, który został im dany. Dobra. Okej, kolejne pomieszczenie mamy. I co my tu mamy w ogóle? Zgniatanie elektro... Co? What the fuck? Only to save you. Only to spare you. I would have given my soul. Jakie dziwne, ja pieprzę. Ja pierdzielę. Ale to dziwne. Dziwne miejsce, powiem wam szczerze teraz. Bardzo. I tam smutna piosenka. Kurczę. Teraz rozpoczął, że dzieci nie ma. Powiem wam, że na jego miejscu też bym tak coś takiego robił, wiecie? Że bym się popłakał. Serio. Kurde, powiem wam, że tak w tej chwili aż mi się płakać chciało. Serio. Kurde. Serio, płakać mi się zechciało teraz, szczerze mówiąc. Dobra, którędy mam iść w ogóle? No idź. Czekajcie, tędy się nie da. Tędy nie, bo to jest zareglowane tymi kratami. No tu misio. Oj. Przepraszam. Misio poszedł na dół. Pobiegł. Poszedł sobie poskakać. Dobra, kolejne miejsce mamy. Powiem wam, że jeszcze trochę kurde porąbane. No a jak mówiłem. Szukam instrukcji porady i pomocy w realizacji moich celów, a zamiast system za mnie szydzi. Głupcze, musisz sam znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. No właśnie. Co on tak powoli idzie? Zamknięte. To trochę niefajnie. Dlaczego on tak powoli? Ej no. Mantis, put aside your misguided crusade and let me save them. You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century. O, byliśmy tam przecież. Co nas gonił ten gościu przecież. Oho, i coś tu będzie zaraz. Okej. What the hell? Dlaczego w innym miejscu jestem? Ej, ktoś mi może odpowiedzieć na to pytanie? What the fuck? I znowu ten pedał. Ja pierdzielę. No po... Spieprzaj. Ty frajerze pierdzielony. W dupę jego mać. No szpiruny. Co za głupi frajer. No nie wierzę. Dobra, dobrze, że tutaj jesteśmy chociaż. Tu mieliśmy przejść. What the fuck? Dobra, okej. Już, proszę, spierdzielaj! What the fuck? Jakie porąbane! Ja pierdzielę! Dobra. O kurde. Powiem wam, że to porąbane było. Powiem wam szczerze teraz. Tu nie ma, dobra. Tu nie wejdziemy. Chyba na to wygląda, że to tutaj trzeba wejść. Ale też jakieś dziwne porąbane miejsce znowuż. To nie? No to wygląda. Aha, co mam tu zrobić? Nie wiem. Kurde, nie lubię takiego rozmazanego miejsca, powiem wam szczerze. Tu zamknięty jest. To trzeba chyba tu. Tutaj? Tak jest, tutaj trzeba wejść. Nie wiem, gdzie dalej. Aha. Nie wiem, co. Co tu trzeba zrobić teraz? Pytanie takie. Teraz nie wiem. O, tu mam drabinę, dobra, po drabinie trzeba wejść, okej.
Dobrze znalazłem to miejsce, bo nie widziałam, powiem wam szczerze, teraz gdzie mam iść. Serio. Ale dobra, okej, mamy kolejne miejsce. No co ty ro... Myszka mi się zbugowała, serio? What the hell? Ale porąbane. Co się stanie? Co się tu stanęło? Nie wiem. Nic. Kurde, to zaraz coś mi się tu porobi. What the fuck? Jakie dziwne. Dobra, kolejne. Dobra, i tutaj powinno być ostatnie. Tak czy nie? Tak, tylko co teraz? Haha. Czy mam... O kurde, nie, 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 nie. It is over. It is time to end this madness. Nie wiem co teraz mam robić. What the fuck, jakie porąbane. Ja pierdzielę. What the fuck. Działa? To coś działa. Tak, tylko jak ja mam tam wejść teraz? Czekajcie, to było wejście, mam. Okej, 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 okej. Co mam tu teraz? What the fuck? O kurde, porąbane. Jak nie wiem co. Serio. Kurde, Enoch, Enoch, Edwin i Oswald i Ian. Enoch chyba się czyta, Enoch. A mniejsza o to, wiecie. Enoch, Edwin, Oswald i ja. Fajny, fajny jest tytuł tego pomieszczenia, pewnie będzie. No wczytuj się, no już. Dobra, już się wczytało, fajnie. Filmik niezganny? Nie. Co mam tu zrobić? Haha. Nie wiem, chyba trzeba tam iść. A zaraz zobaczymy. Przecież to nie. Mandus, please, I am no more evil than you. We sought the same thing. To save humanity, ridding them of their painful, stupid, pointless lives. No dobra, ale co ja mam tu zrobić? Think about what you are doing. Zaraz, 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 zaraz. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them on the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. Dziwne, dziwne, powiem wam szczerze. Dobra, gdzie mam iść w ogóle? Bo ja już się to pogubiłem, powiem wam szczerze. Dobra, tutaj czyżby? Nie, to chyba nie tu. What the fuck? Dzieci! O kurde. O kurde. Co nie robią? Tam się coś kłysze. O kurde. What the fuck? What the? What the fuck? Ale się dygłem. Ja pieprzę. Kurw! Widzę to samo! Dlaczego? Dlaczego żeście mi to zrobili? Ej, no bez jaj. I tu się... Kolejni? O kurde. Kolejni? Ja pierdzielę. Jakie to porąbane. Ja pierdzielę. Kurde, bez jaj. No ludzie, nie straszcie mnie chociaż. Co to jest w ogóle o to jakieś kurde palniki? What the fuck? Świnia! O kurde, boję się tej gry, powiem wam. O kurde. Tutaj jakieś... Też dzieci, ale pioruny też, znaczy te... No, pioruny kaliste, nie? What the fuck? Powiem wam, że to jest straszny, najstraszniejszy moment, jaki istnieje tutaj, powiem wam. Teraz.
Bo aż mnie ciarki przechodzą już, jak ja widzę na to. Znaczy ja, jak ja patrzę. O, samo się otworzyło, wow. Dziwne. Fajnie. Wiecie co, moi drodzy? Widzimy się po przerwie. Tak jest, po przerwie. Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście po przerwie i... Zaczynamy. Tylko coś mi tu dźwięków nie słychać. Dobra, zaraz to naprawię, widzimy się za chwilę znowuż. Okej, dobra, witam was z powrotem. Dobra, posłuchajmy sobie, co on ma do powiedzenia, ten tak by lektor. Ale nie, jednak nie lektor, nie. Człowiek, o, tak powiem, człowiek. This is your coming century. They will eat the Mandus. They will make pigs of you all. Jaka muzyka, kurde. Ja cię kręcę. Dobra. Gdzie mam iść w ogóle? Bo ja tu za bardzo, kurde, nic nie widzę. Tędy jest jakieś przejście? A, tędy mam iść, dobra. Okej, okay, bo nie oga... Powiem, że ja tu, kurde, za bardzo nic nie widzę w tej chwili. Ledwo co. Ale dobra, okej, okay, już wiem, tędy mam iść. Dobra, trochę widać, bo chciałem, wiecie, co zrobić? Jak ja tak sobie patrzyłem, musiałem iść w górę, w co nie? A to trzeba iść, wiecie, ale no... Prosto, znaczy, Boże, prosto. No normalnie, a nie w górę, wiecie, o co mi chodzi. Jakby się wspinać po... Po piramidzie, o, tak można powiedzieć. Ale dobra, okej. Okay. Kurde, powiem wam, że te ładne widoki są tutaj teraz. Te kurde cegły, powiem wam, że to twórcy tej gry postarali się, bardzo się postarali o te cegły. Serio. Te cegły wyglądają jak prawdziwe. Na przykład przy domach, co nie, cegły są takie fajne. Przy murowanych na przykład domach, co nie. Wiecie, ale murowane domy są, powiem wam, do dupy trochę, bo w nich będzie... Co nie, na przykład w zimie, zimno jak w luj, zimno w luj, co nie, a na przykład w takich drewnianych trochę jest, powiem wam, cieplej, co nie, ale z drugiej strony, no z drugiej strony też nie jest tak ciepło za bardzo, trochę jest, ale nie tak jak w tych zimowych, o Boże, w zimowych, w murowanych, co nie, bo w drewnianych są bardzo dobre drewniane domy. Dobra, posłuchajmy sobie. Okej, filmik pewnie. What the? Okej, to samo, tak? Teraz, bo nie ogarniam za bardzo. What the hell? Co to jest? Co to jest? Co mam z tym zrobić? Ej, no bez... Ej, bez jaj, co ja mam z tym zrobić z tym czymś? O co tu będzie chodzić w ogóle? O co tu chodzi? Samolot odlatuje! Wow, samolot odlatywał i się rozwalił. Czyżby koniec? Czy nie koniec? A zaraz zobaczymy. Słyszę tylko Daddy. Wiecie, ktoś ojca woła. Chyba koniec. No to wygląda, że koniec. Tak. Kurde, powiem wam, nie wiem, czy to jasność jest jak ustawiona w moim monitorze, czy jak, bo ja tu za bardzo nic nie widzę. Mogę coś tu zmienić jeszcze? Grafika może? Właśnie.
Nie, ustawimy sobie na dwójkę, ale nie, to też nic nie da. Dobra, niech będzie już tak jak jest. Dobrze, oglądajmy teraz. Ja się wyciszam na chwilę. I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century was born. O, dzieci widzę. Idą sobie przez uliczkę. Mandus. Fabryka Mandusa, wiecie, ten... Jego fabryka, wiecie. Co w niej byliśmy. I tak zakończyłem oczywiście kolejną serię. Oczywiście się nazywała ta gra Amnesia: A Machine for Pigs. Wydana przez oczywiście Frictional Games. I cóż, moi drodzy, powiem wam tak. O, i tu widzimy jeszcze osoby, które powstały, no, znaczy, które... No, do, twórcy gry, to nie? Która powstała właśnie. Mamy jakiś chyba to Anglicy, mi się wydaje, to są więcej tych Anglików, albo też Francuzów, bo Louis, francuskie imię. Tak. Ale tu więcej jest, powiem wam, Anglików. Szczerze mówiąc. Ale dobra, okej, nie gadajmy już o osobach, tylko co wam powiem na temat tej gry. Powiem wam, że nie była taka straszna. Najbardziej mnie wkurzało tutaj. Najbardziej mnie wkurzyło z tym, jak pamiętacie, co trzeba było znaleźć te bezpieczniki. To nie wiem, w którym to odcinku było, już tak za bardzo nie pamiętam, wiecie, bo ja nagrywałem, jak, mówiąc szczerze, nagrywałem pod, na zapas, wiecie, te odcinki z tej gry. A, i tu mamy właśnie Edwin i Enoch. A, dobra, tu już wiemy, kto to, wiecie. Kto to... Lektor, co nie? No, w Londynie to było, tak, rozgrywała się w Londynie właśnie. Ale cóż, co jeszcze wam powiem, no właśnie jeszcze to skończę na temat tego, tych wkurzających rzeczy, co nie w tej grze. To właśnie z tymi bezpiecznikami było. Zaczęło było szukać, tam było chłodnie i podajże zagrody, tak, zagrody dla świn, coś takiego, co nie. I to właśnie najbardziej mnie to wkurzało. Ale powiem wam, że gra jest bardzo, bardzo fajna, polecam. Praktycznie przez całą grę miałem 60 FPS-ów, na wysokich oczywiście. Bo ta gra, powiem wam, nie jest taka wymagająca, co nie na mój komputer. Wiecie, na rekomendowanych trzeba mieć chociaż 1 giga karty graficznej, co nie, procesor tam jakiś tam. Chyba 4 giga RAM, ja mam 12 ponad, wiecie, to tam jest o wiele, wiele lepiej niż jak miałem na początku. Jak nagrywałem, co nie, to tam miałem chyba 4 tylko, co nie. To trochę było lipnie, ale później sobie dokupiłem właśnie 8 giga RAM-u ponad też. Powiem wam, że to trochę jest lepiej może. Ale ja nie widzę żadnej różnicy, wiecie, ale co ja tam będę mówił. I co wam jeszcze powiem, polecam tą grę oczywiście niektórym, no znaczy wszystkim niektórym osobom, które lubią oczywiście horrory. Horrory właśnie. Czekam też oczywiście cierpliwie, ale dopiero będzie w październiku Outlast 2, dopiero niestety. Jeszcze przez ten czas oczywiście chcę skończyć Wiedźmina właśnie 3. I teraz się na nim skupimy oczywiście. Bo praktycznie przez ten cały czas
nagrywałem właśnie ten amnezję, co nie? I się wyrobiłem przed końcem maja. Szybko powiem wam, że szybko nagrałem tą serię, bardzo szybko, bo to krótka gra była, co nie? Na 6 godzin około. Ale też jest jeszcze gra horror oczywiście, nie wiem czy ją nagram w tym roku, ale może postaram się. Liars of Fear właśnie, ona ma tylko bodajże 3 godziny gry, czy chyba tylko. Powiem wam, że też krótka gierka. Zobaczymy ile Outlast będzie trwał. Dwójeczka oczywiście, bo to ponoć jak ja oglądałem zwiastun, co nie tej gry, to tam wcielamy się oczywiście też tego samego chyba bohatera, ale nie wiem, mogę się mylić. Ale będzie akcja rozgrywała się na farmie. I to powiem wam, fajnie zrobili twórcy, właśnie Outlast 2, jak będzie. Fajnie zrobili, że na farmie, bo tutaj jak widzieliście w jedynce, to tam byliśmy tylko w kanałach właśnie, w szpitalu, no znaczy praktycznie to szpital psychiatryczny, co nie, to tam w szpitalu też byliśmy trochę. No kanały na pewno były, wiecie, dwór chociaż. Dwór będzie. Znaczy dwór był, co nie, w Outlaście jedynce. Ale tutaj też był dwór, co nie, na dworze byliśmy. I to powiem wam, że fajnie jest tak. Fajnie. Bo chociaż trochę można się przestraszyć, co nie? Bo w środku powiem wam, że to jest. Tak można mało się przestraszyć, co nie, ale na dworze. Wiecie, na zewnątrz to jest fajnie, co nie? Właśnie. Fajnie tak jest. Dobra, co ja wam jeszcze powiem na temat tej gry? Chyba tylko tyle. Daję trochę mniej niż... tam chyba skończyłem ostatnio GTA 4, chyba tak? Co tam jeszcze wcześniej było? GTA Vice City? Aha, to daję tak... Powiem wam ocenę gry 8 na 10. 8 na 10. 7 to tak nie, bo tam... Trochę było straszności, co nie, się przestraszyłem. Chyba tylko tyle wam powiem jeszcze, jaka ocena właśnie, jaką ocenę daję, co nie, tej grze. Chyba tylko tyle wam powiem, tak mi się wydaje. I tak myślę sobie jeszcze, że po tej amnezji, jeszcze... Tak myślałem sobie na tym jeszcze, na tym horrorem jeszcze jednym, co nie, ale... Powiem wam, że... Horrorów to jest, czy to jest dopiero pierwsze, to nie w tym roku. Bo tamtą część skończyłem bodajże w grudniu. Powiem wam, że ja teraz już nie pamiętam tak za bardzo, kiedy ja skończyłem ją. Jakoś tak w grudniu, albo też w styczniu. Jakoś tak na początku stycznia bodajże. Ale ja już za bardzo, no powiem wam, że ja nie pamiętam już, mówiąc szczerze. Tak myślę sobie jeszcze na tym Liars of Fear, ale jeszcze się zastanowię bardzo dobrze, czy nagrywać, czy nie. Bo powiem wam, że Shadow of Play jakoś no jakoś mi się zrobił dobry, co nie, że można nagrywać też gry. Bo tam, wiecie, znajomego się zapytałem, co trzeba zrobić i pomógł mi trochę. Chyba tylko tyle wam powiem na razie. Jak coś na bieżąco będę informował, oczywiście pod opisem filmu, albo jeszcze pod, znaczy na Facebooku też, ale też pod opisem filmu właśnie, co będzie, co i jak, ale na razie chcę się skupić jeszcze nad Wiedźminem, co nie, Wiedźmina będzie, właśnie powiem wam, że Wiedźmina było mało do tej pory, powiem wam, że się opierdzielałem, przyznam się, opierdzielałem się z tą grą. Bo frapsem, powiem wam szczerze, nie chce mi się nagrywać, wiecie. Bo jak wiecie, fraps dużo zajmuje dużo. Znaczy dużo. No dużo miejsca zajmuje właśnie. Znaczy program mało zajmuje, ale film, co nie, taki 40-minutowy ponad chyba. Nie oszukujmy się, chyba z 30 giga teraz zajmował mi. Coś takiego, co nie. W tej chwili ja już chyba nie wiem. Ale ten. Shadow of Play to dobry program jest i jakoś mi się zrobił dobry w tej chwili. Może będzie dobry, nie wiem. Jak coś to będę jeszcze nagrywał Bandicam, ale Bandicama nie chcę tym programem też. Shadow of Play jest najlepszy i chyba nim będę nagrywał, ale zobaczymy jeszcze. Powiem wam oczywiście, jak będę nagrywał Wiedźmina. I
I cóż wam powiem, i chyba tylko tyle wam powiem, wiecie? To czekajcie sobie cierpliwie na Wiedźmina, pojawi się po tej serii oczywiście. Może kolejnego dnia, nie wiem. I cóż, i może jeszcze... Może jeszcze w tym roku skończę te serie stare, ale... Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Bo tak myślę sobie nad... jeszcze nad Rizenem, co nie? Ale nie wiem, czy ja będę, kurde, nagrywał to. Głupia mucha w piruny, siada mi na rękę. Nie wiem, czy będę w tym roku jeszcze kończył tego Rizena. Nie jest mi się za bardzo, wiecie? Bo to jest nawet, powiem wam, trudna gra, powiem szczerze. Według mnie. W ogóle trochę głupio jest zrobiono. Bo nie piszę na mapce, gdzie mam iść, co nie jest... co i jak trzeba robić, co nie. Zobaczymy, zobaczymy, bo niektórzy... Niektórzy właśnie tej gry w ogóle nie skończyli, tak mi się wydaje, ten jeszcze Robin Skateboard chyba nie skończył tej gry. Tam chyba ma z kilkanaście odcinków, ale jej nie skończył. Kurde, powiem wam, że trochę... trochę głupio, że straciłem te konto jeszcze, co nie, do Steama tego starego. Ja bym sobie z chęcią nagrał, wiecie co? Skyrima. Kurde, Skyrim, zawalista gierka. Jak będzie na promocji, sobie może kupię ją. Zobaczymy jeszcze. Bym sobie z chęcią kupił ją. Zobaczymy. Może będzie jakaś promocja niedługo. Bo wiem, że będzie na święta na pewno Bożego Narodzenia. Dopiero za... mamy maj, koniec maja praktycznie. O, za 5 miesięcy ponad. O, to nie wiem, zobaczymy. Bo trochę, powiem wam, głupio, co nie, że straciłem te konto. Mój błąd właśnie, bo... Niepotrzebnie, bo to było w... bodajże w grudniu. Tak, w grudniu sobie kupiłem tego Skyrima za 2 ileś, chyba dolara. Znaczy, dolar, euro. Ach, cholera wie tam, jak to jest z tymi nominałami na Steamie. Bo tam właśnie też mam na tym jednym koncie Lords of the Fallen, ale ja chyba tego nie będę nagrywał. Na razie nie będę, wiecie, na razie nie. Może... Nie wiem, czy będę jeszcze nagrywał właśnie tego Dark Soulsa, co nie? Właśnie powiem, ja o tym zapomniałem, o tej grze. Totalnie. Nie wiem, czy ja będę, kurde, w ogóle jeszcze nagrywał tę grę. Jeden odcinek jest, ale... Obiecałem, że będzie więcej, ale nie, bo to... Powiem wam, że to jest... Nie wiem, jak ludzie mogą grać w tę grę. Mój znajomy też właśnie z klasy, co nie? Chyba pograł, nie wiem, z 5 minut i wyłączył grę. W ogóle nie da się w tę grę grać. W dwójkę... Powiem wam, że łatwiej jest, bo dwójka, wiecie, nowsza. 3 lata będę całe teraz. Znaczy 2, sorry, w 14 roku wyszła ta gra. Jakoś tak, nie wiem, nie pamiętam już. Chyba w maju, nie wiem, nie pamiętam już. To będzie 2 lata, już na pewno 2 lata jest. Trochę łatwiejsza jest. Też sobie trochę pogram, ale... Ale też jest w niektórych miejscach jest bardzo trudna ta gra. W trójkę nie będę grał, bo nawet mi nie odpali tu na tym kompie. Musiałbym mieć komputer, nie wiem, z... Kurde, z Allegro. Co nie? Nie, żartuję, z Allegro nie kupuję komputer. W ogóle ja nic nie kupuję z Allegro, bo... Komputery z Allegro to są gotowce od razu, nie są składane, co nie, tak jak na przykład na Morele. Ale na Morele bym sobie z chęcią sobie kupił jakiś komputerek za około 4000 na pewno. Są na pewno takie dobre, co nie, tam można złożyć. Tam jest w ogóle najtańszy sklep taki internetowy właśnie. W ogóle tam sobie sprawdzam często, jakie są, co nie, jakie zestawy kto sobie kupuje i... Bo jak jest taka strona właśnie na Facebooku, też Morele, co nie, i polecam ją. I tam macie różne, na przykład, komputery, które kupują, co nie, gracze gamingowe, można tak powiedzieć, co nie. Na przykład pod Wiedźmina komputerek jakiś, co nie, pod GTA 5 właśnie. I tam pod jakieś jeszcze inne gry. Dobrze, moi drodzy, się rozgadałem też jak zwykle pod jakimś pod końcem serii, jak zwykle, co nie. Już nie będziemy gadać o tych komputerach, bo to nie ma sensu już nawet, bo to jest już nudne się robi, co nie. Ale też polecam tą stronę oczywiście i... Oczywiście widzimy się w kolejnych seriach. Cześć!